Hej, witajcie z tej strony Stajnia Brzoza, a w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na już drugi shopping na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku na tym shoppingu pokażę Wam prezenty, które dostałam na Dzień Dziecka. Na Dzień Dziecka dostałam dwa zestawy ze Schleicha i teraz Wam je pokażę. Pierwszy to jest taki andaluz z Derką i Kantarem, a drugi to taki westernowy. Więc najpierw zajmiemy się tym zestawem z andaluzem. Więc do tego zestawu był dodany taki andaluz. I ogólnie on ma chyba trzy tylko malowania. Ja mam wszystkie te zwyczajne z tego zestawu i z kalendarza. I bardzo lubię ten mold, więc bardzo Wam polecam. Do tego konika była dodana taka różowa derka z takim serduszkiem, z głową konia i podkową. Taką pseudokratę. Zapina się na rzep. A pod spodem jest tylko taka różowa, bez żadnych tam znaczków czy coś. A na koniu wygląda ślicznie. Następnym akcesorium z tego zestawu był kantarek różowy. Bardziej to jest prezenterka, no ale uznajmy, że to jest kantar. Na koniu prezentuje się tak, razem z tą derką. I ostatnim akcesorium z tego zestawu są takie nożyczki. Są bardzo słodziutkie na żywo. No więc teraz omówimy sobie następny zestaw, ten westernowy. Koń dodany do tego zestawu to jest Rokata, Klaczka, Tennessee Walker Horse. Pewnie źle tą rasę przeczytałam. Powiedziałam w sensie, ale trudno. Każdy wie, o co chodzi. Jest bardzo śliczna i to jest jeden z moich ulubionych modeli, odkąd ją zobaczyłam na żywo. Do tego zestawu była dołączona figurka Hany z ruchomymi rękami. W zestawie możemy znaleźć również siodło westernowe razem z ogłowiem. Na koniu wygląda tak. Do zestawu były dołączone też takie beczki. Są one bardzo fajne, bo można też robić to jako, używać tego po prostu jako stojaki na przeszkody. A skoro o przeszkodach mowa, to mamy drągi do ustawiania tych przeszkód. Dwa takie czerwone. I cztery drewienka, z których możemy zrobić slalom albo przeszkody. No więc to jest wszystko, co dostałam na Dzień Dziecka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i pa, pa!